czy ślub zawarty w kościele katolickim może być uznany za nieważny? Tak, może być, może to być, może tak być. I jest to, ludzie często nazywają to rozwodem kościelnym albo używają określenia unieważnienie małżeństwa. Te określenia nie są prawidłowe, ponieważ nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny. I druga rzecz, nie ma czegoś takiego jak unieważnienie małżeństwa, bo to słowo unieważnienie to jest nieprawdziwe określenie, nieprawidłowe określenie, więc nie ma, to by unieważnienie świadczyłoby, że był ważny, a teraz jest uznany za nieważny. Natomiast prawdziwym, formalnym określeniem, które można stosować w tej sytuacji, jest uznanie małżeństwa za nieważne. I zanim opowiem, kiedy to jest możliwe i jak, dla tych osób, które mnie pytają, jak to tak naprawdę wygląda, to powiem jedną rzecz, że jeśli ktoś żyje w małżeństwie tak zwanym niesakramentalnym, czyli z jakiegoś powodu nie może wziąć ślubu w kościele, najczęściej dlatego, że jedna z osób jest, albo może obydwie są rozwiedzione i brały wcześniej już ślub kościelny i ten ślub kościelny jest wciąż ważny, te osoby jak najbardziej są zapraszane do kościoła katolickiego. Jeśli chcą, mogą przychodzić co niedziela na mszę, uczestniczyć we wszystkich świętach, przyprowadzać dzieci na religię, chrzcić dzieci i dzieci też doprowadzać do Komunii Świętej. Dzieci mogą przyjmować Komunię Świętą. Niestety tylko ludzie żyjący w związkach niesakramentalnych jednej rzeczy tylko nie mogą w kościele, nie mogą przystępować do komunii. Chociaż to może się czasem z wiekiem zmienić, bo wielu starszych ludzi, ja sobie tego nie wyobrażam osobiście w moim życiu i może w twoim też, ale wyobraź sobie, są tacy ludzie, którzy już w starszym wieku, mając lat 60 parę, 70 parę, 80, postanawiają, że nie będą już współżyli seksualnie. I w tym wypadku te osoby, nawet kiedy, jeśli żyją w związku małżeńskim, ale bardziej jak przyjaciele, już mogą przystępować do komunii. Tak, tak żeby wiedzieć już te wszystkie szczegóły, jak to wygląda, czyli w którymś momencie to odsunięcie nas od ołtarza może się zakończyć. A teraz, jakie mogą być przyczyny nieważności małżeństwa, czyli dlaczego niektórym osobom udaje się uznać małżeństwo za nieważne. Niektóre rzeczy są, to się zmienia wraz z historią, z czasem. Kiedyś to było zupełnie inaczej, dzisiaj są inne powody. Dziś też jest o wiele łatwiej, Kościół jest bardziej otwarty, dziś jest o wiele łatwiej uzyskać to, tą, powiedzmy, zaświadczenie o tym, że poprawne, że małżeństwo jest nieważne niż kiedyś. Dziś jest łatwiej, jeszcze papież Franciszek jeszcze ułatwił, że można to załatwić już w 45 dni. Czy to coś kosztuje? To zależy, bo ja słyszałam tak, że tak czasami może słyszałam, że w Kanadzie to może kosztować, zależnie od sprawy, powiedzmy około 2500 dolarów. W Polsce słyszałam 2,5 tysiąca złotych, ale znowu słyszałam, że w mojej parafii jest to w ogóle za darmo w tej chwili. Nie bierze się za to pieniędzy, więc tak to jest to różnie. Zwykle z tego, co słyszałam, jest to wielokrotnie tańsze niż normalny rozwód cywilny, gdzie wchodzi podział majątku i różne rzeczy. Jakie to mogą być przyczyny? Są trzy rodzaje przyczyn, dla których
małżeństwo może być nieważne. Pierwsze to jest brak formy kanonicznej, czyli jeśli ja w niewłaściwy sposób została przeprowadzona ta ceremonia, czyli jeśli na przykład, no wprawdzie to ludzie sobie nawzajem przysięgają, to nie ksiądz udziela ślubu, tak jak mnie uczono na teologii, ludzie nawzajem, mąż i żona udzielają sobie ślubu, ksiądz jest bardziej świadkiem, jak powiedział mój profesor, ale jednak musi to być prawdziwy ksiądz. Nie może to być jakaś przypadkowa osoba, która nie jest księdzem i nie ma do tego uprawnień. Musi też być dwóch świadków. Jeśli czegoś ważnego brakuje w tej ceremonii, wtedy po prostu nie jest ona ważna i jeśli to było w Twoim przypadku, to a szukasz powodów nieważności, to jest dość łatwe do załatwienia. Następne są różnego rodzaju przeszkody małżeńskie, które też rzadziej się zdarzają. Może kiedyś było częściej coś takiego jak porwanie. Teraz już tego nie ma. Kiedyś, żeby jak było trudno, na przykład rodzice się nie zgadzali, żeby dziewczynę wydać za mąż. Ona też się często nie zgadzała, sama też nie chciała, to ją porywano i tam stwarzano coś, grożono im, że ma się zgodzić. Czyli to było pod przymusem. I oczywiście coś takiego jest nieważne. Też jeśli są jakieś powody, że tak naprawdę nie powinni ci ludzie brać ślubu, tylko w jakimś sensie oszukali. Na przykład to jest kolejna już żona, już ten ktoś już jest żonaty i chce się ożenić z kolejną osobą. Czy kobieta jest rozwiedziona i miała ślub kościelny wcześniej, który jest wciąż ważny, ale jakoś się im udało podrobić dokumenty i wzięli ślub następny, to jest oczywiste, że nie jest on ważny, jeśli nastąpiło jakiegoś rodzaju oszustwo. Jeśli to jest zbyt bliskie pokrewieństwo, na przykład rodzeństwo, czy kuzyni bliscy, ma rodzice z dziećmi oczywiście też, nawet w przypadku, kiedy są to dzieci adoptowane lub rodzeństwo adoptowane, to się nazywa pokrewieństwo prawne i też nie ma, Kościół nie udziela ślubu takim osobom, no bo są różnego rodzaju inne zależności w tej rodzinie, więc nie można tego mieszać. I też jeśli chodzi o pokrewieństwo genetyczne, to w tym momencie to byłoby nawet biologicznie niezbyt zdrowe, dzieci rodzą się bardziej zdrowe i tym zdrowsze im jest dalsze pokrewieństwo genetyczne. Także to jest też biologiczne uzasadnienie tego, dlaczego nie powinno się w bliskiej rodzinie zawierać małżeństw. I też wiek, jeśli kiedy jest za młody, ale też jeśli ktoś na przykład nie jest zdolny do współżycia seksualnego, to też jest powód. Ale to, co zdarza się najczęściej, to co najczęściej, z czym najczęściej ludzie przychodzą i uzyskają udaje się udowodnić, że małżeństwo nie było ważne od początku, to są różnego rodzaju wady zgody małżeńskiej. Czyli albo ktoś, kto naprawdę od razu oszukał, czyli tak naprawdę nie chciał żyć zgodnie z tak, jak to powinno być w małżeństwie katolickim, chrześcijańskim, czyli albo po prostu z jakiegoś powodu psychicznych lub fizycznych nie był w stanie podołać tym obowiązkom i nie był w stanie wypełnić tych dni. Zgadzał się na coś, czego nie może zrobić. Czyli jeśli ktoś był chory, jest chory psychicznie, jest upośledzony umysłowo albo ma poważne zaburzenia psychiczne, i taka osoba, i to ukrył, a tak to w tym momencie okazuje się to w małżeństwie, to małżeństwo staje się nieważne, bo ta osoba nie jest w stanie podołać normalnemu życiu małżeńskiemu i w tym wypadku można uznać to małżeństwo za nieważne.
I to najczęściej jest jednym z częstych powodów dzisiaj. I do tego, do tych psychicznych powodów wlicza się również alkoholizm. Czyli alkohol i narkotyki, osoby uzależnione, to jest zaliczane też do chorób psychicznych. A tak, alkoholizm jest uznany za chorobę psychiczną i w ten sposób można też udowodnić, że to małżeństwo nie było nigdy ważne. I też kiedy nastąpiło różnego rodzaju oszustwa, tu już nie wchodzę w różne szczegóły, na przykład ktoś ożenił się po to, żeby się tam na kimś zemścić tylko, a tak naprawdę nie chciał prawdziwego małżeństwa, czy ożenił się z jakichś, tak żeby kogoś, z jakichś nieuczciwych powodów, albo żeby zrobić coś, co chodziło o coś, co nie dotyczy małżeństwa. Albo zrobił to też z powodu jakiegoś przymusu. Ale też, co jest ciekawe, to jest ważne, bo też nie wszyscy wiedzą, że tak naprawdę, kiedy zaczyna się małżeństwo, kiedy ślub się liczy, że jest ważny, to jeszcze nie jest w momencie, kiedy ludzie odchodzą od ołtarza, para małżeńska i ksiądz mówi: jesteście teraz mężem i żoną, jesteście mężem i żoną, tylko małżeństwo zaczyna się w momencie, kiedy zaczyna się współżycie seksualne, w nocy poślubnej. I to nazywa się formalnie w prawie kanonicznym skonsumowaniem małżeństwa. Zabawne. Małżeństwo musi być skonsumowane. Jeśli nie jest skonsumowane, czyli nie doszło nigdy do współżycia, to nie jest ważne. Także ważne małżeństwo zaczyna się dopiero w momencie skonsumowania. I tutaj też jest ciekawe, ja pamiętam na zajęciach z prawa kanonicznego, ja byłam bardzo zdziwiona, kiedy studiowałam teologię i miałam te zajęcia, kiedy ksiądz powiedział nawet w przypadku, kiedy ci ludzie współżyli przed ślubem, a po ślubie już nie, to małżeństwo nie jest ważne. No, ale też może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu ktoś, jak we wcześniejszych przypadkach, nie jest zdolny do tego współżycia, to też nie jest ważne. I no, jedną z tych powodów, z tych jakby można powiedzieć sposobów oszukania, że to jest to, że ktoś wziął ślub kościelny, bo jedna z osób chciała, no powiedzmy kobieta jest katoliczką i chciała ślub kościelny, ale jej mąż nigdy nie chciał żyć w katolickim małżeństwie, nigdy nie uważał, że to będzie tylko jedyna osoba dla niego, nie uważał, że to będzie wierny, nie uważał, że ślub jest na zawsze, że ślub to jest tylko czasowy i można wziąć rozwód. I jeśli wiadomo, że ta osoba tak myślała, to jest czasem trudne do udowodnienia. To też małżeństwo jest nieważne. O wiele łatwiej jest, kiedy nie ma dzieci, bo na przykład w momencie, kiedy małżeństwo nie zostało skonsumowane, nie było nigdy współżycia, albo kiedy jedno z małżonków postanowiło, że nigdy nie chce mieć dzieci, to też małżeństwo jest nieważne, dlatego, bo jednym z warunków i jakby zasad, zadań małżeństwa katolickiego jest to, żeby mieć dzieci. No, jest co innego, kiedy z jakichś powodów ludzie nie mogą mieć dzieci. Chcą, ale nie mogą, i często to jest trudna sytuacja, ale chcą być razem i wciąż próbują. No to oczywiście to małżeństwo jest wciąż ważne, ale jeśli jedna z osób oszukała, że chce mieć dzieci, a potem powiedziała: nie, nie chcę, tak naprawdę nigdy nie chciałam i tych dzieci nie ma, to jest jeden z najłatwiejszych przypadków, i wtedy można dość szybko, właśnie w ciągu 45 dni, uzyskać uznanie tego małżeństwa za nieważne. To tyle w skrócie. Pamiętajcie, Kościół zaprasza wszystkich wierzących, wszystkich tych, którzy chcą przychodzić, wszyscy ci, którzy chcą zajrzeć do kościoła, są zawsze mile widziani, nawet jeśli są aktualnie w jakiejś trudnej sytuacji.
jeśli chodzi o małżeństwo czy rodzinę. To tyle. Dzięki za wysłuchanie. Błogosławieństw dla Waszych związków. Dzięki. Pa.